Ja, ich freue mich, dass wir uns noch einmal wiedersehen und wir uns mit Gottes Wort beschäftigen dürfen. Cieszę się, że znowu możemy się widzieć i zajmować się teraz Słowem Bożym. Das Thema soll sein die letzten Worte der Apostel. I tematem będzie ostatnie słowa ostatnie słowa apostołów. Und ich möchte eine Überschrift geben über diese Abende oder diese Vorträge. I chciałbym teraz podać tytuł tych wszystkich przed nami znajdujących się wieczorów. Aus dem Judasbrief, Vers 17. Z listu Judy, 17 wiersz przeczytamy. List Judy, 17 wiersz. Lecz wy, umiłowani, przypominajcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Das soll uns beschäftigen. I to powinno nas teraz w te wieczory zajmować. Und wir wollen sprechen über die Worte des Apostel Paulus. I chcemy rozmyślać nad słowami apostoła Pawła, des Apostel Petrus, apostoła Piotra und des Apostel Johannes. I apostoła Jana. Und es waren alles drei Apostel. Oni wszyscy byli apostołami, trójkę. Aber sie waren verschieden in ihrer Art. Ale każdy z nich był różniący się od drugiego. Und das macht sich auch in ihrem Dienst deutlich. I to również dobitnie jest widoczne w sposobie ich służby. Und auch in ihren Abschiedsworten. Jak również też i w ich słowach, w których oni się żegnali z wierzącymi. Die letzten Worte von Paulus finden wir in 2. Timotheus 4. I ostatnie słowa Pawła mamy zapisane w drugim liście do Tymoteusza, w 4. rozdziale. Wir wollen das ganze Kapitel lesen. Przeczytamy dlatego teraz cały ten 4. rozdział. Drugi list Pawła do Tymoteusza, 4. rozdział. Od 1. wiersza. Zaklinam się tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i Królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Staraj się przyjść do mnie rychło, albowiem Dymas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki, Krescent do Galacji, Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. A Tychikusa posłałem do Efezu. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś, gdy przyjdziesz. I księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego. Oddam mu Pan według uczynków jego. Jego i ty się strzeż, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili,
niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie i zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora. Erast pozostał w Koryncie, a chorego Trofima zostawiłem w Milecie. Staraj się przyjść przed zimą. Pozdrawiają Cię Eubulos i Pudens i Linus i Klaudia i wszyscy bracia. Pan niech będzie z duchem Twoim. Łaska niech będzie z Wami. Amen. Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, gdy ja się tym tematem zajmowałem, habe ich gefunden, dass obwohl es verschiedene Abschiedsreden sind, Abschiedsworte sind, to stwierdziłem, że pomimo tego, że to są różniące się między sobą słowa pożegnania poszczególnych apostołów, dass es eine große Übereinstimmung gibt in ihrem Inhalt, to jednak w samej treści wszystkich tych pożegnań jest zawarta bardzo wielka jednomyślność. Eine Übereinstimmung ist, keiner der Apostel spricht von Nachfolge der Apostelschaft. I jedną z tych cech wspólnych tych wszystkich pożegnań to jest to, że żaden z apostołów nie mówi o jakimkolwiek następcy, który by miał po nim go zastąpić. Es gibt keine Apostel nach den Aposteln. Dlatego, że nie było już apostołów po tych apostołach. Sondern alle sprechen davon, dass das Wort Gottes festgehalten werden soll. Ale wszyscy oni jednomyślnie mówili o tym, że Słowo Boże ma być ściśle przestrzegane. Trzymać się mają go mocno. Wir finden es hier sofort, das Wort Gottes, predige das Wort. I natychmiast to stwierdzamy, gdy czytamy te słowa skierowane w drugim wierszu, głoś Słowo. Alle sprechen zweitens davon, dass sie für sich persönlich eine Haltung der Buße und der Heiligkeit haben, dass sie für Gott reserviert sind. A również oni wszyscy mówili o tym, że oni byli w swoim postępowaniu gotowi do pokuty i do uniżoności i że oni przed Panem starali siebie samych zachować w czystości. Keiner von ihnen hat drittens das Evangelium vergessen. I żaden z nich nie zapomniał również głoszenia Ewangelii. Heute steht in unserem Text, tue das Werk eines Evangelisten. Dzisiaj czytaliśmy w naszym urywku i wykonuj służbę Ewangelisty. Dann finden wir als vierten Punkt, dass sie alle von dem Kommen des Herrn Jesus sprechen, aber nicht für die Gläubigen, sondern in Macht und Herrlichkeit. I piątą rzeczą jest to, że oni wszyscy mówili o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, ale nie mówili o przyjściu dla wierzących, aby ich zabrać do Pana, tylko o tym drugim przyjściu, które się odbędzie w mocy i chwale. Heute haben wir gelesen in Vers 8, die seine Erscheinung lieben. I dzisiaj żeśmy przeczytali w 8 wierszu, że wszyscy, którzy umiłowali ukazanie się Jego, pod koniec tego wiersza, my mamy przetłumaczone przyjście Jego. Warum machen sie es? Dlaczego oni umiłowali? Weil dann wird die Treue des Dieners offenbar werden. Dlatego, że wtedy właśnie będzie objawiona wierność tego sługi. Als fünftes sehen wir, dass sie alle eintreten, die Wahrheit des Glaubens festzuhalten. I następną rzeczą to jest to, że oni wszyscy ten sam punkt reprezentowali, aby trzymać się mocno prawdy Słowa Bożego. Paulus sagt, ich habe den Glauben bewahrt. I Paweł tu to podkreśla, ja wiarę zachowałem.
in Vers 7. W siódmym wierszu. Dann sprechen natürlich alle als sechsten Punkt von dem Mittelpunkt der Ratschlüsse Gottes, nämlich dem Herrn Jesus. A jako szósta rzecz, oni wszyscy mówili również o tym punkcie centralnym, centralnej osobie wszystkich postanowień Bożych, mianowicie o Panu Jezusie. Und als letztes, siebten Punkt, habe ich gefunden, dass alle am Ende von der Gnade sprechen. I jako siódmy punkt to stwierdziłem, że oni wszyscy pod koniec swojego przemówienia mówią o łasce. Heute haben wir gelesen, die Gnade sei mit euch. Dzisiaj żeśmy czytali te słowa, a łaska niech będzie z wami. Ostatni wiersz. So einfach einmal eine Einleitung für dieses Thema. Tak po prostu to było wprowadzenie do tych wszystkich przed nami tematów. Der Apostel Paulus war ein Lehrer. Apostoł Paweł był nauczycielem. Und hat uns sehr viel über die Lehre, was der Herr Jesus und seine Versammlung bedeutet, geschrieben. I on nam bardzo dużo napisał, co dotyczy tej nauki dotyczącej Pana Jezusa i Jego zgromadzenia. Und jetzt verabschiedet sich in diesem Brief von Timotheus. I teraz w tym liście on żegna się z Tymoteuszem. Und wir wollen jetzt nicht auf den ganzen Brief eingehen, das ist dauert zu lange. I my nie możemy teraz rozważać całego listu, bo to by trwało zbyt długo. Aber vielleicht drei wichtige Punkte aus diesem Brief, wie charakterisiert ist. Ale może wymienię trzy ważne punkty z tego listu, które charakteryzują go. Wir finden siebenmal in Christus Jesus. Siedmiokrotnie mamy tutaj te słowa w Chrystusie Jezusie. Ich möchte keine Hausaufgaben aufgeben. Nie chciałbym tu rozdawać zadań domowych. Aber es ist sehr schön, einmal den zweiten Timotheusbrief darüber zu untersuchen, was in Christus Jesus für Timotheus schreibt. I jest to naprawdę rzeczą godną polecenia i piękną, aby przebadać ten drugi list do Tymoteusza, co on Tymoteuszowi tutaj pokazuje, co my posiadamy w Chrystusie Jezusie. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass nicht so lange Sätze schreibt. Drugim bardzo ważnym punktem jest to, że on nie pisze tutaj zbyt długich zdań. Sondern man könnte sagen in der Musik wie staccato. Ale można by było to określić tak, jak to się określa w muzyce, że jest to pisane staccato. Schreibt über 20 Befehlsverben. On tu zapisał ponad 20 czasowników rozkazujących. Strebe, vermeide, predige, tue das, lass jenes. Dąż, unikaj, zrób to, unikaj tamtego. Wenn ein Mensch dich verabschiedet, jeżeli jakiś człowiek się żegna, wie ich auch heute mich von meiner Familie verabschiedet habe, tak jak ja dzisiaj się żegnałem z moją rodziną, dann habe ich nicht Zeit für einen langen Brief. To wtedy zwykle nie mamy czasu, aby pisać długi list. Dann kann ich nicht eine halbe Stunde reden. Wtedy ja też nie mogę przy pożegnaniu pół godziny przemawiać. Und dann ist das so ungefähr gelaufen wie hier auch. I to mniej więcej tak przebiega jak tutaj. Ich habe meiner Frau gesagt, denk daran, das müsst ihr noch machen, das ist noch offen und dann, ich kann jetzt gehen. Wtedy ja też przy pożegnaniu mojej żonie powiedziałem, pamiętaj o tej sprawie, a tamta sprawa jest jeszcze nie załatwiona i w ten sposób żeśmy się pożegnali. Und so ist es hier auch. I tak ta sprawa wygląda w tym liście. Paulus hatte den Tod vor Augen. Paweł miał już swoją śmierć przed oczami. Und zwar den Tod als Märtyrer. A mianowicie śmierć jako męczennik. Und wollte sich von seinem Kind Timotheus verabschieden. I on chciał się pożegnać ze swoim dzieckiem Tymoteuszem. Und wenn nicht mehr da ist, sollte Timotheus fähig sein, ohne ihn auszukommen.
I gdyby już Pawła miało zabraknąć, to jemu zależało na tym, aby Tymoteuszowi udało się funkcjonować już teraz bez Pawła. Als drittes Punkt ist bei diesem Brief sehr auffallend. I trzecim punktem, który zauważamy w tym liście, który jest tak rzucający się w oczy, to Paulus nennt ungefähr 32 Namen von Personen. Paweł wymienia tutaj około 32 imiona różnych osób. Positiv, aber auch negativ. Wymienia je w sensie pozytywnym, ale również niektóre też i negatywnym. Er möchte Personen, wie zum Beispiel Markus, hat er gesagt, du kannst ihn mitnehmen, er ist mir nützlich. On na przykład wymienia takie osoby, jak na przykład Marek, i mówi o nim, że przyprowadź go do mnie, bo jest mi pożyteczny. Ein andere Person, Alexander, er warnt vor ihm. A przed inną osobą, na przykład przed Aleksandrem, on ostrzega. Das sind einige Charakterzüge von diesem Brief. To jest kilka cech zawartych w tym liście. Das vierte Kapitel können wir in drei Teile teilen. I czwarty rozdział możemy na trzy części podzielić. Vers 1 bis 5 ist die letzte Aufforderung von Paulus für Timotheus zum Dienst. Ale w wierszach od 1 do 5 czytamy o ostatnim wezwaniu, zachęcie Pawła dla Tymoteusza, aby wykonywał swoją służbę. In Vers 6 bis 8 haben wir ein letztes Zeugnis des Apostels über sich selbst. W wierszach od 6 do 8 zawarte jest ostatnie świadectwo apostoła Pawła o samym sobie. Und ab Vers 9 finden wir dann letzte persönliche Botschaften des Apostels an Timotheus. A od wiersza 9 zawarte są ostatnie osobiste przekazy apostoła Pawła dla Tymoteusza. Und wir werden nicht auf alle Verse genau gleich eingehen können. Nie jesteśmy w stanie wszystkie wiersze jednakowo intensywnie rozważyć. Aber mir gefällt sehr gut auch der letzte Teil von diesem Kapitel. Ale mnie osobiście bardzo się podoba ostatnia część tego rozdziału. Es zeigt uns, dass der Apostel Paulus ein normaler Mensch war. I ten rozdział pokazuje, że apostoł Paweł był normalnym człowiekiem. Es war ihm kalt. I było na przykład mu zimno. Und deswegen sagt er, ich brauche einen Mantel. I to dlatego on pisze o tym, że potrzebuje mój płaszcz. Und der Apostel war nicht ein Übermensch. A apostoł nie był jakimś nadczłowiekiem. Er hat nicht gesagt, ich habe den Herrn Jesus, im Herzen ist warm, ich brauche keinen Mantel. On nie powiedział tak, mam Pana Jezusa w moim sercu, serce mam gorące i dlatego nie potrzebuję tego płaszcza. Es sind Brüder und Schwestern gewesen, wie wir auch. To byli bracia i siostry, dokładnie tak, tacy sami jak i my. Und so stellt uns Gottes Wort sie vor. I w taki sam sposób Słowo Boże nam je przedstawia. Er sagt, Timotheus, komm zu mir, ich möchte dich noch einmal sehen. I on mówi do niego, Tymoteuszu, przyjdź jeszcze raz do mnie, bo chciałbym cię jeszcze raz zobaczyć. Er schreibt also Dinge über das Wort Gottes und so weiter. On pisze tu te rzeczy dotyczące Słowa Bożego. Aber er vergisst nicht die normalen Lebensumstände. Ale on nie zapomina jednocześnie o normalnych okolicznościach życiowych. Und wenn wir die Bibel lesen, dann müssen wir trotzdem noch essen. A gdy my czytamy w naszym życiu Biblię, to pomimo tego jeszcze potrzebujemy normalnego pokarmu do zjedzenia. Und so wollen wir mit beiden Beinen auf der Erde stehen. I dlatego my chcemy zawsze stać obydwoma nogami na tej ziemi. Aber unsere Herzen dürfen im Himmel sein. Ale nasze serca jednocześnie mogą być w niebie. Er beginnt jetzt, dass er uns zeigt in Vers 1, er steht vor Gott und Christus Jesus. I on rozpoczyna tutaj, przedstawiając się w pierwszym wierszu, że on stoi teraz przed Bogiem i Chrystusem Jezusem. Und das dürfen wir uns auch immer wieder erinnern.
I to też możemy my ciągle na nowo sobie przypominać. Wir bewegen uns vor Gott und Christus Jesus. My zawsze poruszamy się przed Bogiem i przed Panem Jezusem Chrystusem. Wir haben uns heute den ganzen Tag noch nicht gesehen. Myśmy się dzisiaj cały dzień nie widzieli. Ich weiß nicht, was du gemacht hast und du weißt nicht, was habe ich gemacht. Ja nie wiem, co ty w tym dniu robiłeś, a też i ty nie wiesz, co ja w tym dniu robiłem. Aber wir stehen vor Gott und Christus Jesus. Ale my zawsze stoimy przed Bogiem i przed Chrystusem Jezusem. Vor ihm ist alles bloß und aufgedeckt. Bo przed nim jest wszystko obnażone i odkryte. Und zeigt Timotheus jetzt drei Beweggründe, warum das Wort predigen sollte. I on pokazuje teraz Tymoteuszowi trzy powody, dlaczego on ma głosić słowo. Erstens, das Gericht steht vor der Tür. Dlatego, że sąd już jest tuż u drzwi. Hier steht, der richten wird Lebende und Tote. Ten sąd, ten sędzia, który będzie sądził żywych i umarłych. Zwischen dem Gericht der Lebendigen und der Toten liegen ungefähr 1000 Jahre. Pomiędzy sądem tych żywych i sądem umarłych to jest odstęp czasowy około 1000 lat. Aber spricht jetzt nicht davon. Ale on na ten temat teraz nie mówi. Sondern möchte uns auch heute klar machen, alle Menschen, die noch ungläubig sind, sind auf dem Weg ins Gericht. Ale on chce nam wszystkim teraz to jasno pokazać, że wszyscy ludzie, którzy w tej chwili jeszcze nie są pojednani z Bogiem, znajdują się na drodze prowadzącej na sąd. Das soll uns anspornen für das Evangelium. I to powinno nas właśnie pobudzić, aby głosić Ewangelię. Das zweite sagt dass von seiner Erscheinung spricht. I jako drugą rzecz on mówi o przyjściu Jego albo o ukazaniu się Pana. Erscheinung hat immer zu tun mit dem zweiten Kommen des Herrn Jesus. Te słowo ukazanie się Pana zawsze jest wymieniane w Słowie Bożym, jeśli chodzi o powtórne przyjście Pana Jezusa widzialnie dla świata. Der Jesus kommt sichtbar in Macht und Herrlichkeit. Bo przyjdzie widziany przez wszystkich w mocy i chwale. Und wenn ich sage immer, dann muss ich leider sagen, eine Ausnahme. Erscheinung, zweites Kommen, ist einmal anders. Also, Erscheinung bedeutet immer, der Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit. Te ukazanie się zawsze to oznacza, że Pan Jezus przyjdzie w tej mocy i chwale. Aber einmal wird das Wort anders benutzt. Ale jeden, jedyny raz, to same słowo jest użyte troszeczkę w innym kontekście. 2 Timotheus 1, Vers 10 ist die Erscheinung, als der Jesus als Kind hier auf die Erde gekommen ist. Das ist Ausnahme. Jest wyjątek od tej zasady. W tym drugim rozdziale, pierwszy rozdział, 10 wiersz, mówi o przyjściu Zbawiciela naszego, czyli to też w niemieckim jest słowo ukazaniu się Zbawiciela naszego i tutaj ma na myśli ten wiersz jego ukazanie się po raz pierwszy na tej ziemi jako niemowlę. Und Erscheinung hat mit unserem Lohn zu tun. Jak również też to słowo ukazanie się jest ściśle związane z wynagrodzeniem dla nas. Dann wird eben sichtbar, was wir für den Herrn Jesus gemacht haben. Bo właśnie w tym momencie będzie to widoczne, co my w naszym życiu żeśmy uczynili dla Pana Jezusa. Und das soll uns anspornen, für ihn jetzt zu leben und zu dienen. I to powinno nas zachęcać, aby już teraz dla Niego żyć i Jemu w tym życiu służyć. Das dritte ist, dass dann sagt, dass in seinem Reich kommen wird. I trzecią rzecz, którą on tutaj wymienia, to, że on przyjdzie w swoim królestwie. Das spricht von seiner Herrlichkeit. A te słowa oznaczają, że on mówi tutaj o swojej chwale. Alles, was wir jetzt für den Herrn Jesus tun, verherrlicht ihn in der Zukunft noch mehr. Wszystko, co my teraz w naszym życiu dla Pana czynimy,
to w przyszłości będzie dla niego jeszcze większym uczczeniem. Also, wir wollen das Gericht nicht aus dem Auge verlieren. A więc nigdy nie zapominajmy o tym sądzie. Für die Ungläubigen. Tym sądzie, który ma spotkać niewierzących. Es gibt Lohn für unsere Arbeit. Jak również też i o tym, że jest wynagrodzenie dla naszej pracy. Und wir möchten gerne seine Herrlichkeit vergrößern oder dass sie groß wird. Ale również my wielce powinniśmy tego pragnąć, aby była powiększona jego przyszła chwała. Und deswegen sagt in Vers 2, predige das Wort. I to dlatego on w drugim wierszu mówi, głoś słowo. Und wir wollen das festhalten. I my trzymajmy się tego mocno. Ich habe jetzt gehört von einem Gläubigen, słyszałem teraz o pewnym wierzącym, den ich von früher gut kenne, tego, którego ja z dawnych lat dobrze znałem. Und er hat mir erzählt, ein Prediger ist neu in einer Gemeinde gewesen. I on mi opowiadał, że pewien kaznodzieja niedawno odwiedził jeden ze zborów. Er hat eine Begrüßungspredigt gehalten. I stanął i głosił kazanie powitalne. Aber er hat nicht einmal die Bibel aufgeschlagen. Ale ani razu nie otworzył, żeby przeczytać z Biblii. Und wir wollen einfach festhalten das Wort Gottes. I my po prostu trzymajmy się mocno Słowa Bożego. Unsere Kinder oder wir haben früher ein Lied gesungen, in der Bibel zu Hause sein. Nasze dzieci to śpiewają, a również ja będąc dzieckiem to śpiewałem. Takie słowa w jednej z pieśni, że być w Biblii jak u siebie w domu. Ich hoffe, dass wir alle in Gottes Wort zu Hause sind. Mam nadzieję, że my wszyscy właśnie w Słowie Bożym tak się czujemy dobrze, jak w swoim własnym domu. Ich weiß nicht, wo in eurer Wohnung viele Sachen sind. Ja nie wiem, w którym miejscu w waszym mieszkaniu jest dużo rzeczy. Da bin ich nicht zu Hause. Dlatego, że ja po prostu nie jestem obeznany z tym mieszkaniem. Aber bei mir kenne ich die Sachen, wo sie liegen. Ale w moim mieszkaniu ja znam wszystkie rzeczy i gdzie one leżą. Und so wollen wir in der Bibel zu Hause sein. I tak też i my chcielibyśmy tak Biblię znać, jakbyśmy byli w niej, w środku, jak u siebie w domu. Das erste, was also in diesem Vers wichtig ist, das Wort zu predigen. A więc pierwsze, co w tym wierszu jest bardzo ważne, to jest to wezwanie głoś słowo. Also, was soll er tun? Das Wort predigen. A więc co ma czynić? Ma głosić słowo. Das zweite ist, wann soll er das tun? Drugą rzeczą jest to, kiedy ma to głosić. Halte darauf zu gelegener und ungelegener Zeit. I bądź wytrwały w tym, czy bądź w pogotowiu w tym, w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Das ist nicht so einfach. A to już nie jest taka łatwa rzecz. Es wäre interessant, über diesen Vers auf einer Konferenz zu sein. Byłoby to rzeczą interesującą, aby ten wiersz znalazł się na jednej z konferencji. Aber heute haben wir es etwas einfacher. Ich sage etwas und ihr könnt nicht viel dazu sagen. Ale dzisiaj macie znacznie to ułatwione, gdyż ja na ten temat teraz coś powiem, a wy nie macie wiele do powiedzenia. Was bedeutet gelegene Zeit und was bedeutet ungelegene Zeit? Co to właśnie oznacza dogodny i niedogodny czas? Ich glaube, wir können es heilsgeschichtlich sehen. Ja myślę, że my możemy to oglądać też z punktu widzenia historii zbawienia. Am Anfang der Apostelgeschichte war eine gelegene Zeit. Bo na początku tych dziejów apostolskich to właśnie był ten dogodny czas. Viele sind zum Glauben gekommen. W tym czasie wiele ludzi uwierzyło. Wir leben eher am Ende der Gnadenzeit in einer ungelegenen Zeit. My bardziej żyjemy pod koniec okresu czasu łaski, w tym bardziej niedogodnym czasie. Aber das bedeutet nicht, dass wir die Bibel zumachen können. Ale to wcale nie oznacza dla nas, że mamy zamknąć Biblię.
Wir sollen auch heute noch das Wort predigen. Bo my mamy i dzisiaj jeszcze to słowo głosić. Ein Bruder hat es verglichen mit einem Brunnen. Verglichen, Vergleich mit einem Brunnen. Jeden z braci porównał to z źródłem. Bist du schon mal nachts an einen Brunnen gekommen? Czy zdarzyło się w twoim życiu, że nocą znalazłeś się nad ja, oder Quelle, an eine Quelle, ja, genau, Entschuldigung. Ja. Czy znalazłeś się przy źródle wody? Eine Quelle sprudelt, egal ob Nacht oder Tag ist. Takie źródło wody, ono wydaje swoją wodę niezależnie od tego, czy jest dzień czy noc. Eine Quelle sprudelt, ob 100 trinken wollen oder einer trinken möchte. I takie źródło wydaje swoją wodę niezależnie, ilu ludzi jest wokoło niego zgromadzonych, czy tylko jeden, czy może 100. Und so wollen wir auch das Wort Gottes predigen. I dokładnie tak samo my powinniśmy głosić Słowo Boże. Wenn wir bei dem Volk Israel kurz einmal schauen, gdybyśmy teraz króciutko sobie spojrzeli na lud izraelski, dann gibt es einen Brunnen, der kommt zweimal, eine Quelle, die kommt zweimal vor. Jest tam wymienione takie źródło wody, które dwukrotnie się pojawia. Einmal bei dem ganzen Volk Israel im 4. Buch Mose. W pierwszym przypadku, w 4. Księdze Mojżeszowej, gdy zgromadzony jest cały lud izraelski. Und einmal bei in Richter 9. A po raz drugi w Księdze Sędziów, 9 rozdział, wo der Bruder von Abimelech die Rede gehalten hat. W tym miejscu, w którym brat Abimelecha przemawiał do swoich braci, do swojego ludu. Und da trinkt nur einer von der Quelle. I tam, w tym miejscu, tylko jeden napił się z tego źródła. Aber es war die gleiche Quelle und das gleiche Wasser. A to było dokładnie to samo źródło i ta sama woda. Wenn wir auf die Zahl achten, gdy będziemy zwracali uwagę na liczebność słuchaczy, und dann unser Niveau der Betrachtung des Wortes Gottes verändern, ist das sehr dramatisch. I potem odpowiednio do ilości słuchaczy będziemy zmieniali poziom duchowy naszego głoszenia słowa, to stanie się to dramatyczne. Aber Paulus sagt zu Timotheus, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ale Paweł powiedział do Tymoteusza, ja wiem, komu uwierzyłem. Das Motiv für den Dienst und das Wort Gottes ist nicht, wie viele hören. Motywem dla głoszenia słowa Bożego nie powinno być to, ilu ludzi mnie słucha, sondern wem diene ich. Ale komu ja służę? Dem Herrn. Panu. Das dritte ist, wie sollte er das Wort verkündigen? I trzecią rzeczą jest, w jaki sposób ma to słowo głosić. Und da sagt er, überführe, weise ernstlich zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Mamy tutaj takie słowa w polskim tłumaczeniu, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Das ist jetzt etwas, eine sehr schöne Art und Weise, auch für Eltern. Jest to bardzo piękny sposób wyrażania się również i dla starszych. Aber auch für das Verhalten untereinander. Ale również też i dla zachowywania się pomiędzy wszystkimi wierzącymi. Überführen bedeutet bloßstellen. Kogoś przekonać to oznacza, że my po prostu objawimy go, czy jakby powiedzieć, obnażymy go. Aber das ist nur der erste Schritt. Ale to jest tylko pierwszy krok. Danach sagt er, weise ernstlich zurecht. Ale potem jest napisane, napominaj z wielką powagą. Das bedeutet also aufdecken, was nicht gut ist oder was falsch ist. A więc te słowa oznaczają, że mówiąc, mamy odkryć to, co jest niedobre, co jest błędne. Und dann zeigen, was richtig ist. A potem mamy obowiązek pokazać to, co jest właściwe.
Wir können nicht ein Kind in die Badewanne tun, also abduschen, nass machen und es dann nicht abtrocknen. Gdy kąpiemy dziecko, to nie możemy go wstawić do wanny, wykąpać, spłukać go prysznicem i zostawić go tak bez osuszenia. Das wissen wir. My to przecież wiemy. Aber im Geistlichen machen wir es oft so. Ale w zakresie duchowym, jakże często my to tak właśnie robimy. Wir gießen einen Eimer aus. My polewamy kogoś z wiadra. Aber wir zeigen keine Lösung. A jednocześnie nie pokazujemy rozwiązania czy wyjścia z tej sytuacji. Und das ist hier sehr wichtig. A to w tym jest właśnie w tej sprawie bardzo ważną rzeczą. Aufdecken, zudecken. Odkryć coś, co jest niedobre, a potem należy to przykryć. Und ich sage es nicht, weil ich es immer zu Hause richtig gemacht habe. A nie mówię tego z tego powodu, że ja u siebie w domu zawsze we właściwy sposób to robiłem. Aber wir wollen es uns zurufen lassen, auch gegenüber unseren Kindern. Ale my pozwólmy sobie to dać powiedzieć, aby tak postępować najpierw w stosunku do własnych dzieci. Etwas zeigen, was nicht gut ist und eine Lösung, wie sie es richtig machen können. Najpierw pokazać im coś, co nie jest właściwe, a w drugim kroku pokazać drogę wyjścia z tego problemu i rozwiązania tej sprawy. Dann sehen wir in Vers 3 und 4 die Zeit beschrieben, in der wir leben. A następnie w trzecim i w czwartym wierszu czytamy opis tych czasów, w jakich my żyjemy. Und ich möchte nur auf einen Punkt aus Vers 4 kommen. A ja chciałbym tylko wymienić jeden punkt, który jest wspomniany w czwartym wierszu. Dort steht, sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren. Tam jest napisane, że oni odwrócą swoje ucho od prawdy. Was bedeutet das? Co te słowa oznaczają? Es ist im Herzen ein Weggehen von der Wahrheit. Bo to w naszym sercu jest to dążenie, aby ciągle odchodzić od prawdy. Und das ist sehr gefährlich. I to jest sprawa bardzo niebezpieczna. Weil es merkt niemand. Dlatego, że tego z zewnątrz nikt nie zauważa. Wir können hier sitzen. Bo my możemy tutaj siedzieć. Wir können ein schönes Hemd haben. Możemy przyodziać się w piękną koszulę. Alles sieht gut aus. Wszystko będzie pięknie wyglądało. Aber im Herzen ist eine Distanz. Ale nasze serce będzie oddalone. Und dann passiert plötzlich etwas. I wtedy dzieją się rzeczy nagłe w życiu tego człowieka. Und das steht im nächsten Teil des Verses. I to jest opisane w drugiej części tego czwartego wiersza. Sich aber zu den Fabeln hinwenden. A zwrócą się ku baśniom. Was bedeutet das? Co te słowa oznaczają? Es ist passiv. Jest to pasywna rzecz? Nicht sie wenden sich zu diesen Fabeln. Nie chodzi o to, że to oni aktywnie zwrócą się do tych baśni. Sondern wir müssen eigentlich lesen, sie werden zu den Fabeln hingedreht. Ale my musimy te słowa tak przeczytać, że oni są tutaj przekształcani sami jako baśnie. Wenn wir uns distanzieren von der Wahrheit, bo jeżeli my zdystansujemy się od prawdy, dann werden wir zum Spielball des Teufels. Wtedy staniemy się piłką w grze diabła. Und er nimmt uns und wendet uns weg. A to on właśnie nas wtedy zabiera i odwraca od prawdy. Der Ausdruck hier im Griechischen ist ein medizinischer Ausdruck. To wyrażenie w oryginale greckim jest wyrażeniem medycznym. Wenn man ein Gelenk verrenkt oder ausrenkt. Jeżeli jakiś staw jest zwichnięty. Und das ist hier gemeint. I to właśnie ma tutaj to słowo na myśli. Aber ich kann es nicht mehr selber steuern. I to oznacza również, że ja sam nie jestem w stanie tym pokierować. Sondern es geschieht mit mir. Nie, po prostu taka rzecz ze mną się stanie.
Und wenn wir manchmal Beispiele sehen, wo Gläubige auf einmal wie ein Stein ins Wasser fallen, i gdy czasami widzimy wokoło nas takie przykłady, że wierzący jakby kamień nagle wpadają w wodę, dann sehen wir, dass das die Bedeutung ist. To właśnie możemy stwierdzić, że takie jest u nich to zdarzenie, jakie tu jest znaczenie tej drugiej części czwartego wiersza. Wenn wir abgehen von der Wahrheit, bo gdy odejdziemy od prawdy, dann ist es sehr gefährlich. Wtedy staje się to rzeczą bardzo niebezpieczną w naszym życiu. Und deswegen gibt er in Vers 5 Anweisungen. I to z tego powodu on w wierszu 5 daje takie wskazówki. Er sagt du aber. Ale ty. Zum dritten Mal hier in diesem kurzen Abschnitt 3 Vers 10, 3 Vers 14 und hier. I po raz trzeci, trzecim, dziesiąty wiersz, trzecim rozdziale, czternasty wiersz i czwartym rozdziale, tutaj, w piątym wierszu, występują te same rzeczy. Es geht um dich. Tu chodzi właśnie o ciebie. Nicht um meinen Nachbarn. Tu nie chodzi o mojego sąsiada. Wenn wir Geschwister zu Hause gehabt haben, gdy mieliśmy w naszych domach rodzeństwo, und Vater oder Mutter haben gesagt, du sollst den Tisch abräumen. Jeżeli mama albo tata powiedzieli, ty posprzątasz ten stół, war die erste Frage, aber was macht mein Bruder? To zwykle było naszym pierwszym pytaniem, a co będzie robił mój brat? Und so sind wir auch geistlich. I dokładnie takimi samymi jesteśmy w zakresie duchowym. Wir wissen alle, das macht er nicht, das macht jeder nicht, warum soll ich es machen? My wszyscy bardzo dokładnie o tym wiemy. Tego nie robi ten, tego też nie robi tamten. To dlaczego ja mam to zrobić? Aber das ist nicht der Maßstab. Ale to wcale nie jest dla nas wzorcem do postępowania. Der Maßstab ist das Wort Gottes. Wzorcem dla nas jest Słowo Boże. Und der Brief ist an Timotheus. I ten list jest skierowany do Tymoteusza. Und jetzt auch an uns. A tym samym teraz również do nas. Du persönlich. Ty osobiście, do ciebie jest mowa. Erstens sei nüchtern. Po pierwsze, bądź trzeźwy albo czujny. Das meint nicht alkoholisch nüchtern. To wcale nie ma na myśli, aby być trzeźwym, nie używając alkoholu. Das ist auch schlecht. Oczywiście byłoby to złą rzeczą, gdybyśmy korzystali z alkoholu w nadmiarze. Aber nüchtern bedeutet unbeeinflusst von den Dingen, die uns umgeben. Ale być trzeźwym w swoim umyśle to oznacza, że nie jestem podatny na wpływy z mojego otoczenia. Zweitens, leide Trübsal. A następnie cierp wszelkie uciski. Das bedeutet bereit sein, die Umstände, in denen wir leben, anzunehmen. A to oznacza nic innego jak gotowość do przyjmowania okoliczności, w jakich my żyjemy. Wir sagen oft, ja, wenn es so wäre, dann wäre es einfach. Jakże często my mówimy, gdyby było tak albo tak, wtedy dopiero by było łatwiej. Aber hier sagt der Apostel, wir müssen bereit sein. Ale tu apostoł nam to przedstawia, że my musimy być gotowi. Wenn Gott uns hier hinstellt, dann müssen wir die Situation annehmen. Jeżeli Bóg nas tutaj w tym miejscu stawia, to tą sytuację musimy przyjąć dla siebie. Drittens, tu das Werk eines Evangelisten. Po trzecie, wykonuj dzieło albo pracę Ewangelisty. Und ich frage, tun wir das? I ja teraz pytam siebie i nas, czy my to czynimy? Ja, ich kann nicht gut reden. Słyszymy, a ja nie potrafię dobrze przemawiać. Ich habe Angst. Inny mówi, a ja się obawiam. Ich habe wenig Zeit. Inny mówi, a ja mam tak mało czasu. Ich denke, wir können alle eine Ausrede noch hinzufügen. I ja myślę, że każdy z nas jeszcze by mógł dodać swoją własną wymówkę. Aber wir wollen uns ermuntern, das Evangelium zu verkündigen. Ale chciejmy się wzajemnie zachęcać do głoszenia Ewangelii. Wir können zum Beispiel vielleicht Traktate verteilen. Możemy na przykład rozdzielać traktaty. Der Briefkasten, da brauchen wir keine Angst haben.
Stojąc przed skrzynką na listy w jakimś bloku, nie musimy się niczego obawiać. Und so gibt es viele Möglichkeiten. I tym samym okazuje się, że jest wiele różnych możliwości. Und viertens sagt er, vollführe deinen Dienst. I czwarta rzecz mówi do niego, pełnij rzetelnie służbę swoją. Anfangen ist leicht. Początki zwykle są łatwiejsze. Aber bleiben und vollführen ist schwer. Ale wytrwać i dalej kontynuować, to jest rzeczą trudniejszą. Und so wollen wir uns auch da ermuntern, weiterzumachen. I też w tym zakresie dajmy się zachęcić, aby to kontynuować. Jetzt spricht Paulus in Vers 6 bis 8 über sich. I teraz w 6 do 8 wiersza Paweł mówi o samym sobie. Und es ist sehr schön zu sehen, er spricht von einem Trankopfer. I jakże to jest piękną rzeczą to oglądać, że on mówi o sobie jak o ofierze z płynów. Das Trankopfer war im Gegensatz zum hauptsächlichen Opfer sehr klein. Ta ofiara z płynów, ona w stosunku do tych zasadniczych ofiar ze zwierząt, ona była bardzo malutka. War der Apostel Paulus ein kleiner Apostel? Czy apostoł Paweł był takim malutkim apostołem? Nie, er war ein großer Apostel. Nie, on był wielkim apostołem. Aber seine Einschätzung war nicht, ich bin wichtig. Ale ocena jego o samym sobie była taka, to nie ja jestem ważny. Sondern er sagt, ich bin ein Trankopfer. Ale mówi o sobie, że ja jestem właśnie jak ta ofiara z płynu. My mamy niestety tylko będę złożony w ofierze, a tu powinno być w ofierze z płynów. Das zweite ist, dass ein Trankopfer ein Abschluss von einem Opfer war. I drugą rzeczą to jest to, że ofiara z płynów zawsze była ostatnią z ofiar przy składaniu innych ofiar. Und so war der Apostel Paulus auch für den Dienst des Herrn Jesus ein gewisser Abschluss. Er hat das Wort Gottes vollendet. I tak też apostoł Paweł był swego rodzaju zakończeniem służby Pana Jezusa. On dopełnił jego służbę. Das finden wir in Kolosser 1. Da schreibt er davon. To też znajdujemy zapisane w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale, gdy on o tym pisze. Er meint damit, dass er bald als Märtyrer sterben wird. I on w tych słowach ma na myśli, że wkrótce będzie umierał śmiercią męczennika. Aber was sagt er über seinen Tod? Ale co on mówi na temat swojej śmierci? Er spricht von der Zeit meines Abscheidens in Vers 6. On mówi w drugiej części 6 wiersza o czasie mego rozstania się z życiem. Was bedeutet das Wort? Co to słowo oznacza? Es bedeutet Aufbruch. To oznacza, że my się zbieramy, aby wyjść. Es wird benutzt, wenn zum Beispiel ein Schiff irgendwo überwintert hat und dann losgemacht wird und aufbricht zu neuen Ufern. To oznacza między innymi również i gdy jakiś statek przezimował w jakimś porcie, złą pogodę przeczekał, a gdy nastały dogodne warunki żeglugowe, to wybiera się w drogę. Ich weiß nicht, wie es sein wird, wenn ich sterben muss. Ja nie wiem, jak to będzie, gdy ja będę musiał umrzeć. Es ist ein für uns Menschen ein schwieriger Moment. Dla nas ludzi jest to z pewnością trudny moment. Aber wenn wir glauben an den Herrn Jesus, ale jeżeli my wierzymy w Pana Jezusa, dann ist es der Aufbruch in den Himmel zu kommen. To z całą pewnością śmierć dla nas będzie właśnie zebraniem się, aby wejść do nieba. Und das ist ein wunderbarer Gedanke. I w tych słowach drugiej części 6 wiersza zawarta jest cudowna myśl. Dann finden wir in Vers 7. Następnie oglądamy w 7 wierszu. Drei Punkte. Trzy punkty. Er hat erstens den guten Kampf gekämpft. Najpierw bojował ten dobry bój. Zweitens hat er den Lauf vollendet.
Po drugie, on dokonał biegu. Und drittens hat er den Glauben bewahrt. I po trzecie, zachował wiarę. Wiarę. Der Kampf bedeutet, sein Dienst hat er ausgeführt. Ten bój to nic innego jak jego służba, którą on dokończył. Den Lauf vollendet bedeutet, er hat sein Leben für den Herrn Jesus gelebt. A biegu dokonałem to oznacza, że on całe swoje życie żył dla Pana Jezusa. Das sind zwei Dinge, die eng zusammengehören, aber doch zu unterscheiden sind. To są dwie rzeczy, które zwykle ściśle ze sobą są złączone, ale jednak można je rozróżnić. Ich habe ein persönliches Leben mit dem Herrn Jesus zu führen. Ja mam do przeżycia swoje osobiste życie razem z Panem. Und da möchte ich das Leben für den Herrn Jesus leben. I oczywiście pragnę, aby żyć w moim życiu dla Pana Jezusa. Und zweitens hat jeder von uns eine Aufgabe bekommen. Ale po drugie, każdy z nas otrzymał swoje zadanie w życiu. Und die dürfen wir auch für den Herrn Jesus tun. I to zadanie też możemy wykonywać dla Pana Jezusa. Und wir finden bei Paulus, dass er es oft unterscheidet, aber es gehört sehr eng zusammen. I my w przypadku Pawła bardzo często o tym czytamy, że on to rozróżnia, ale w innych miejscach stwierdzamy, że te dwie rzeczy są ściśle ze sobą powiązane. Wenn ich im Leben nicht treu bin, jeżeli ja w moim codziennym życiu nie będę wierny, kann ich auch im Dienst nicht treu sein. To też i nie będę potrafił być wiernym w wykonywaniu służby dla Pana. Das eine ist von dem anderen abhängig. Dlatego, że jedno jest zależne od drugiego. Dann hat er den Glauben bewahrt, drittens. Po trzecie, tutaj czytamy, że on wiarę zachował. Das bedeutet nicht das Glaubensvertrauen, sondern die Glaubenswahrheit bewahrt. Te słowa nie oznaczają, że on zachował te zaufanie we wierze. Tu chodzi o to, że on tą prawdę Słowa Bożego, prawdę wiary zachował. Wir könnten sagen, den Glauben bewacht oder verteidigt. Można powiedzieć również, tą wiarę on strzegł albo bronił. Und das müssen wir auch tun. I my coś takiego też musimy czynić. Wir können jetzt nicht so viel Zeit dafür verwenden, aber wenn wir an den Herrn Jesus denken, niestety nie możemy tego dłużej rozważać, ale gdy pomyślimy o Panu Jezusie, dann müssen wir bewachen, ewiger Sohn. Wir müssen bewachen die Wahrheit, der Herr Jesus ist ewiger Sohn. Strzec tego musimy, tą prawdę, że on jest wiecznym synem. Bewahren, aufpassen, bewachen. Wtedy my musimy zachować tą wiarę w to, że on jest tym wiecznym Synem Bożym. Die Menschen wollen es uns wegnehmen. A ludzie jakże szybko chcieliby mu to zabrać. Das zweite ist, der Jesus ist wahrer Mensch. Po drugie, Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem. Das müssen wir festhalten. Tego też musimy się mocno trzymać. Der Jesus ist gestorben. I Pan Jezus też i zmarł. Der Jesus ist auferstanden. Pan Jezus zmartwychwstał. Der Jesus ist in den Himmel zurückgekehrt. Pan Jezus wrócił do nieba. Der Jesus hat den Heiligen Geist auf die Erde gegeben. Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na tą ziemię. Alle Punkte müssen wir bewahren, bewachen, verteidigen. Wszystkie te punkty musimy zachowywać, musimy bronić ich i strzec. Wenn wir eines aufgeben, verlieren wir alles. Jeżeli tylko jeden z tych punktów byśmy opuścili, to wszystko tracimy. Dann können wir weiter sagen über das Evangelium. Możemy też i powiedzieć w stosunku do Ewangelii. Den Römerbrief müssen wir bewahren. Musimy zachowywać list do Rzymian. Der Jesus hat das Problem der Sünde und der Sünden gelöst. Bo Pan Jezus rozwiązał problem grzechu, jak również grzechów. Wir denken an den Epheserbrief und die Wahrheit über Christus und die Versammlung. Możemy też pomyśleć o liście do Efezjan i tej prawdzie dotyczącej Chrystusa i jego zgromadzenia. Das müssen wir bewahren. Wszystko to musimy strzec. Das schreibt er hier. I właśnie o tym on tutaj pisze. Er hat es gemacht. On to uczynił. Und wir?
Amen. In Vers 8 richtet er unsere Blicke in die Zukunft. W wierszu 8 on kieruje nasze spojrzenia na przyszłość. Der Paulus denkt an die Krone. Paweł myśli tutaj o tej koronie, albo u nas jest przetłumaczone wieniec. Was ist das für eine Krone? Cóż to jest za korona? Gold? Czy to jest ze złota? Silber? Ze srebra? Nein. Nie. Lorbeerkranz. Nie, tutaj mowa jest właśnie o tym wieńcu z gałązek laurowych. Ich war etwas enttäuscht, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Byłem troszkę zaskoczony i zawiedziony, gdy po raz pierwszy o tym przeczytałem. Warum enttäuscht? Dlaczego zawiodłem się? Ich habe gedacht, ich wäre wertvoll. Ja sobie pomyślałem, czyżbym nie był bardziej wartościowy? Aber Lorbeer ist ja nicht wertvoll. Bo według mnie ten wieniec z gałązek laurowych nie jest zbyt wartościowy. Aber der Wert liegt nicht in der Sache selber. Ale wartość nie jest zawarta w samej tej rzeczy. Sondern von wem bekommen wir eine Belohnung oder eine Anerkennung? Ale w tym, od kogo my otrzymujemy wynagrodzenie albo uznanie. Der gerechte Richter. Dlatego, że jest tu mowa o tym sędziu sprawiedliwym. Würde sie ihm geben. Ten sędzia sprawiedliwy mu to udzieli. Jetzt stand er vor dem Kaiser Nero, vor Gericht. Teraz on miał stanąć przed cesarzem Neronem, przed sędzią. Aber er hatte nicht den Kaiser des Römischen Reiches vor Augen, sondern den Herrn Jesus. Ale on nie miał przed swoimi oczami tego cesarza, cesarstwa rzymskiego, ale Pana Jezusa. Und er würde den Dienst des Apostel Paulus belohnen. I to on miał wynagrodzić służbę apostoła Pawła. Das war ein Wert. To było dla niego wartościowe. Und wir wollen jetzt kurz einmal uns beschäftigen mit dem Moment, wenn wir in den Himmel kommen. I krótko zajmijmy się teraz tą chwilą, gdy znajdziemy się w niebie. Wenn er hier spricht an jenem Tag, gdy on w tym wierszu mówi o takie określenie owego dnia, dann meint er den Richterstuhl. To ma na myśli tutaj tę sędziowską stolicę Chrystusową. Ich weiß nicht, was du und über den Richterstuhl denkst. Ja nie wiem, co ty myślisz na temat tej sędziowskiej stolicy Chrystusowej. Es ist schon ein besonderer Moment. To jest z pewnością szczególnego rodzaju moment. Aber ich möchte keine Angst vor diesem Moment machen. Ale ja nie chciałbym was wpędzić w strach przed tym, przed tą chwilą. Sondern tylko ich möchte versuchen zu zeigen, was das sein wird. Ale spróbuję wam pokazać, co to będzie wtedy. Zum ersten Mal sehen wir den Herrn Jesus von Angesicht zu Angesicht. Po raz pierwszy będziemy oglądali Pana Jezusa twarzą w twarz. Was wird das für ein Moment sein? Cóż to będzie za chwila? Und was passiert dann? I co wtedy się stanie? Dann wird der Jesus unser ganzes Leben in Übereinstimmung bringen mit sich. Wtedy Pan Jezus całe nasze życie doprowadzi do jednomyślności z Nim. Ich denke, wir haben alle Fragen. Ja myślę, że my wszyscy mamy wiele pytań. Warum habe ich das nicht? Dlaczego akurat tego nie mam? Oder warum ist das so gewesen? Albo dlaczego akurat to się tak stało? Wenn wir jetzt hier durchgehen würden, dann bin ich überzeugt, jeder hat etwas, wo er gespannt ist, warum es so war. I gdybym teraz każdego po kolei pytał, to każdy by stwierdził, że jest w oczekiwaniu, w napięciu, co to będzie w tej chwili przed Panem. Ich habe zum Beispiel, wie ihr wisst, zwei Geschwister, die gehörlos sind. Na pewno wiecie o tym, że nas jest czwórka rodzeństwa i dwoje z nas jest ludźmi, którzy nie słyszą. Und ich bin sehr gespannt. I jestem teraz pełen oczekiwania w napięciu. Wenn der Jesus mir erklärt, warum?
Gdy Pan Jezus mi to wyjaśni, dlaczego tak się stało. Und danach, wenn der Richterstuhl vorbei ist, a potem, gdy już przeminie ten moment tego spotkania z, przed stolicą Chrystusową sędziowską, habe ich keine Fragen mehr. Wtedy już nie będę miał żadnych pytań co do mojego życia. Und das ist der Himmel. I to właśnie jest niebo. Der Himmel bedeutet in völliger Harmonie mit dem Herrn Jesus und Gott zu sein. Niebo oznacza, że będę znajdował się w pełnej harmonii z Panem Jezusem i z Bogiem. Das ist doch groß, oder? To jest coś wielkiego, nieprawdaż? Und wir werden sagen, ja, so war es gut. I wtedy wszyscy będziemy mogli tak powiedzieć, tak, Panie, tak było dobrze, jak się stało. Es gibt ein wunderbares Beispiel dazu. Jest do tego bardzo cudowny przykład. Vielleicht habt ihr auch schon mal ein Bild gestickt. Może kiedyś żeście już wykonywali obraz, który jest wykonywany nićmi. Wenn man das Bild von unten sieht, gdybyśmy spojrzeli teraz na taki obraz z drugiej strony, dann ist alles Knoten und abgeschnitten Fäden. To byśmy stwierdzili, że wiele tam jest supełków, a wiele nici również też przechodzą, krzyżując się ze sobą w różnych kierunkach. Heute sehen wir unser Leben von unten. My właśnie dzisiaj widzimy nasze życie jak gdyby z drugiej strony, od dołu. Aber wenn wir im Himmel sind, dann schauen wir auf das gestickte Bild. Ale gdy będziemy już kiedyś w górze, w niebie, to będziemy z góry spoglądali na ten obraz wyszywany nicią. Und dann ist es ein Bild, was schön ist. I wtedy okaże się, że ten obraz jest piękny. Gott hat uns so geführt. To Bóg nas tak poprowadził. Und darauf wartete der Apostel Paulus. I właśnie na to apostoł Paweł oczekiwał. Aber er sagt auch alle, die seine Erscheinung lieben. Ale on również mówi wszyscy, którzy miłują jego ukazanie się. Dann wollen wir zum Schluss kommen und nicht mehr so viel über Abvers 9 sagen. I teraz zbliżając się do końca, nie będziemy już w stanie zbyt wiele powiedzieć na temat wierszy od 9. Wir haben schon gesehen, Paulus war alleine, deswegen wollte er gerne Timotheus soll kommen. Jak żeśmy już stwierdzili, Paweł żył w samotności i dlatego chciał, aby go Tymoteusz odwiedził. Und es war ihm kalt. I było mu zimno. Er wollte den Mantel haben. Pragnął, aby mu przyniesiono jego płaszcz. Dann sehen wir, dass er ganz alleine war in Vers 16. Następnie oglądamy w 16 wierszu przedstawioną sytuację, że znalazł się całkowicie opuszczony przez wszystkich, samotny. Und es ist sehr schön zu sehen, wir haben gesagt, wir finden viele Namen in diesem Brief. I myśmy już to powiedzieli, że w tym liście jest wymienionych bardzo dużo imion. Aber hier sagt er keine Namen. Ale w tym urywku on nie mówi żadnych imion. Er sagt, alle haben mich verlassen. A w tym miejscu, w tym wierszu mówi, wszyscy mnie opuścili. Wollen wir nicht von Paulus lernen? Czy nie chcielibyśmy się i tego nauczyć od Pawła? Dass wir vorsichtig sind, immer schlechte Nachrichten über andere zu verbreiten. Abyśmy byli bardzo ostrożnymi w rozpowszechnianiu złych wiadomości o innych. Sondern er spricht ein Wort der Gnade oder der Barmherzigkeit. Ale on tutaj mówi słowo łaski i miłosierdzia. Er sagt, es werde ihnen nicht zugerechnet. I mówi o takich, niech im to nie będzie zaliczone. Und damit wird er dem Herrn Jesus sehr ähnlich. I tym samym staje się bardzo podobny do Pana Jezusa. Der Jesus hat gesagt, Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Gdyż i Pan Jezus powiedział, Ojcze, nie policz im tego grzechu. Auch Stephanus hat ähnlich gesprochen. Również i Szczepan podobne słowa użył w swojej mowie. Stattdessen kommt er in Vers 18 zu einem Lobpreis. Ale zamiast tego on w wierszu 18 przechodzi do, można powiedzieć, pieśni pochwalnej. Er spricht von dem himmlischen Reich. Mówi tutaj o tym niebiańskim królestwie. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass wir drei Stellen dazu finden.
I jest to bardzo interesujące, że w tym miejscu stwierdzamy zacytowane trzy miejsca. In der Zukunft gibt es ein Reich auf dieser Erde. Gdyż w przyszłości będzie królestwo tutaj na tej ziemi. Aber die Gläubigen der Gnadenzeit werden ja nicht auf der Erde, sondern im Himmel sein. Ale wierzący, którzy są własnością Pana z okresu łaski, nie będą żyli na tej ziemi, tylko będą razem z Panem w niebie. Und davon spricht er, himmlisches Reich. I o tym właśnie on mówi, o tym królestwie niebiańskim. In Hebräer 12 steht unerschütterliches Reich. W Hebrajczyku w 12 rozdziale nazwane one jest królestwem niewzruszonym. Und in 2. Petrus 1 ewiges Reich. A w drugim liście Piotra w pierwszym rozdziale nazwane jest królestwem wiecznym. Wir gehen in den Himmel. My pójdziemy do nieba. Es gibt keine Veränderung mehr, unerschütterlich. Więc nie będzie dla nas żadnych już zmian. Te królestwo jest dla nas niewzruszone. Und es ist ewig. I ono jest wieczne. Aber Paulus hat wen vor sich? A Paweł kogo ma przed sobą? Das Motiv von Paulus war der Jesus. Motywem dla Pawła był właśnie Pan Jezus. Er sagt hier, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. I to właśnie w stosunku do Pana Jezusa. On wymienia tutaj te słowa chwały. Temu niech będzie chwała na wieki wieków. Aber er schließt in diesem Brief damit. Ale ten list kończy się jeszcze innymi słowami. Die Gnade sei mit euch. A łaska niech będzie z wami. So möchten wir uns auch gegenseitig ermuntern. I dlatego my chcemy też siebie nawzajem do tego zachęcać. Dass wir das Wort dieses Briefes zu Herzen nehmen. Abyśmy słowa tego listu zabierali ze sobą i do serca swego. Aber wir brauchen für den weiteren Weg seine Gnade. Ale do dalszej drogi potrzebujemy Jego łaski. Möchte der Herr sein Wort segnen. Oby Pan pobłogosławił swoje słowo.